witam w kolejnym filmie, dziś w cyklu poradniki w związku ze zbliżającymi się świętami oraz wyprzedażami i faktem, że robimy coraz więcej zakupów w sieci, kilka informacji na temat tego, jak bezpiecznie robić zakupy oraz co zrobić, kiedy zostaliśmy w sieci oszukani. Zapraszam! Wstępnie powiem, że ten film nie wyczerpie tematu w całości. Inspiracją do niego stały się zapytania klientów, co zrobić w sytuacji, kiedy już zostało się oszukane. Dlatego zaczniemy przewrotnie od tego, jak nie zostać oszukanym. Co możemy zrobić? Zacznę od weryfikacji sprzedawcy. Na każdym stronie internetowej czy sklepie internetowym powinna znajdować się zakładka kontakt. Ona jest w prawym górnym rogu bądź na dole. Tam powinny być dane sprzedawcy. Sklep może nazywać się różnie, ale ktoś za nim stoi. Mogą być tam dane spółki prawa handlowego, wówczas znajdziemy tam oczywiście nazwę spółki, adres, będzie tam numer KRS, warto go skopiować, wejść sobie do wyszukiwarki elektronicznej KRS i zobaczyć, czy faktycznie taka spółka istnieje pod taką nazwą, adresem. Jeżeli będą tam dane o osobie, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, mamy tam NIP i REGON, warto go sobie też skopiować, wejść na elektroniczne CIDG i sprawdzić, czy faktycznie taka osoba istnieje, prowadzi działalność, jak długo, w jakim przedmiocie. Warto to sprawdzić nie tylko dlatego, kiedy kupujemy zakupy, czy robimy zakupy większej wartości, ale bardzo często na fałszywych stronach internetowych są dane nieprawdziwe, mylące nas, ponieważ nie zawsze oszuści sądzą, że będą weryfikowani. Kolejny istotny punkt, który znajdziemy na stronie, to sprawdźcie, czy na stronie jest polityka prywatności, informacje na temat reklamacji, zwrotów, czy to jest na stronie. Jeżeli tego nie ma, to już oczywiście powinna zapalić się zielona lampka, bo chyba sprzedawca nie jest do końca rzetelny. Natomiast jeżeli się znajduje, warto również wejść w te zakładki i sprawdzić, jak to wygląda. Bardzo często, jeżeli ktoś robi takie fałszywe strony, robi ich więcej, kopiuje po prostu coś z innego sklepu. Możemy tam zobaczyć niespójność, jeśli chodzi o zdania, składnie, albo że coś jest przetłumaczone, albo też czasem pojawia się nazwa innego sklepu czy innego sprzedawcy. Więc warto zobaczyć, jak to jest sporządzone, czy jest to rzetelne. Kolejna ważna kwestia. Jeżeli już robimy zakupy i przechodzimy do tego etapu płatności, czy zakładanie konta, czy podawania danych, bo to najistotniejsze, żeby nam ten produkt dostarczono, zwróćcie uwagę, jakich danych żąda od Was sklep. Zasadniczo powinny do wykonania takiej umowy potrzebne nam być kilka danych. Natomiast jeżeli sklep, takich jak adres, imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu do kontaktu. Natomiast jeżeli sklep żąda od nas więcej danych, mam na myśli tutaj jakieś, nie wiem, PESEL, numer konta albo jeszcze zupełnie jakieś inne dane, to już powinna zapalić się zielona lampka. Dlaczego i po co? Ponieważ standardowo do wykonania takiej umowy nie są one potrzebne. Dlatego należy na to zwrócić uwagę. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że jednak z jakiegoś powodu jest potrzebne podanie czegoś więcej, sklep powinien to uzasadnić i wyjaśnić. Pamiętajcie, że fałszywe sklepy internetowe nie powstają tylko po to, żeby nas oszukać i okraść, ale również po to, żeby wyłudzić dane osobowe, które również są bardzo cenne. Istotną kwestią są również komentarze. Czytajmy je i sprawdzajmy, co tam zostało napisane. Oczywiście, jeśli jest ich mało, nie będą rzetelnym źródłem informacji, ale jeśli sprzedawca ma ich dużo, z pewnością pozyskamy różne informacje na temat tego, jak realizuje swoje zobowiązania wobec klientów. Kolejny punkt, czyli tak zwane aspekty wizualne i techniczne. O co chodzi? Jeżeli korzystacie ze strony zagranicznej, tłumaczonej na przykład przez Google, należy tym bardziej sprawdzić zakładkę kontakt, czy taka firma faktycznie istnieje, taki sklep istnieje. Jest bardzo dużo takich sklepów tłumaczonych przez Google, które tak naprawdę nie istnieją i nie oferują żadnych produktów. Jeśli chodzi o aspekty techniczne, można sprawdzić, kiedy została zarejestrowana domena sklepu, czy strona jest zabezpieczona tak zwaną kłódką, czyli certyfikatem. Sprawdzając jeszcze domenę, możemy ustalić, kto ją zarejestrował, czy zgadza się to z właścicielem sklepu na przykład.
Etap płatności. Zwracaj uwagę, gdzie jest przekierowywana Twoja osoba w momencie, kiedy będziesz płacić za zakupy. Na jakie strony? W szczególności, czy nie są to fałszywe strony banku. Operator płatności powinien być Ci znany i świadczyć to powinno o jego rzetelności. Unikaj płatności kartą przy użyciu kodu CVV swojej karty, podawania imienia i nazwiska. Jeśli to zrobisz, sprawdź, kto jest agentem rozliczeniowym tej płatności, na przykład bardzo popularny dopłaty.pl. Dokonaj weryfikacji agenta rozliczeniowego, sprawdź, czy istnieje. Czytaj, co klikasz, ponieważ często możesz ustawić również dyspozycję przelewu z określonej kwoty. Co zrobić, kiedy zostaliśmy już oszukani w sieci i mleko się rozlało? Oczywiście przysługuje nam i powinniśmy to zrobić, złożyć zawiadomienie do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa. Jednak aby to zrobić, musimy również zgromadzić pewne informacje. Mam tu na myśli dane odnośnie płatności, zakupu, jaki to sprzedawca, strona. W tym celu radzę zrobić print screeny, bowiem bardzo często takie sklepy znikają. Należy zgromadzić wszelkie informacje o tej transakcji, o tym, co chcieliśmy kupić, co nie zostało wykonane i to wówczas zgłosić. Drugą kwestią jest zgłoszenie tego faktu do banku. Jeżeli płaciliśmy kartą, mamy możliwość złożenia reklamacji, powinniśmy ten fakt w ogóle tam zgłosić i skorzystać z naszych praw. I trzecia bardzo ważna kwestia, która już w zasadzie nie jest kwestią prawną, ale to jest pozostawienie komentarza w sieci na temat tego nierzetelnego sprzedawcy, informując potencjalnych kupujących o tym, że niestety umowa nie została wykonana i produktu czy rzeczy nie otrzymaliśmy. Pozwoli to zabezpieczyć innych potencjalnych kupujących przed oszustami.